Pozdrawiamy z Upcali. W końcu dotarliśmy do celu po 2500 km z hakiem i 4 dniach jazdy. Trafiliśmy w niesamowite centrum zlotu amerykańskich pojazdów, krążowników szos, że tak powiem. No i sami słyszycie ten dźwięk. Tutaj pomiatają V8-ki i tak dalej. Ludzie się tutaj nieźle bawią. No a poza tym jesteśmy w miejscu, gdzie kręcono dziewczynę z tatuażem. To też jest bardzo dla nas ważne i ekscytujące. Co prawda jutro nas czeka bardzo ciężki dzień pracy, więc mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy, ale póki co chcemy wypocząć, zrelaksować się, no i słuchać dźwięku tych niesamowitych silników. Znajdujemy się w centrum niesamowitej rzeczy, bo dzisiaj w nocy, właściwie całą noc, odbywają się tutaj Dni Kultury. Ludzie są poprzebierani w różne najrozmaitsze stroje, bawią się, jeżdżą na rowerach, co jest też naturalną sprawą dla Szwedów. Zdecydowanie preferują ten rodzaj komunikacji. I wokół dzieje się mnóstwo koncertów. Ludzie są w restauracjach, spożywają, używają i bawią się przede wszystkim całymi rodzinami. Tak, widzicie, w Uppsali większość ludzi porusza się rowerami, tylko my jeździmy samochodem. Wszyscy się na nas dziwnie patrzą, bo chyba najwidoczniej zaparkowaliśmy nie w tym miejscu, co trzeba. I teraz główna ulica, na której kręcono dziewczynę z tatuażem. Znaczy ona może tam nie łaziła na tej ulicy, ale na pewno Daniel Craig. W tle dalej widać bibliotekę. Dzisiaj ulice są zamknięte, bo jest mnóstwo ludzi, jak widzicie, na ulicach. Jest Dzień Kultury w Uppsali. Damy trochę dźwięku ulicy.